Siemano wspólnicy, ja jestem Wenku, a to jest kolejny odcineczek z Among Us. I w dzisiejszym materiale przetestujemy sobie, jak robić wszystkie taski na nowej mapie Defangle w Among Us, która weszła do gry 24 października, także jeżeli jej jeszcze nie macie, to koniecznie zróbcie update'a waszej gierki. Właśnie teraz odpaliłem sobie wszystkie zadanka dostępne na całej mapie, także przejdziemy sobie od A do Z i zrobimy sobie wszystkie zadanka. Także na początku przejdziemy sobie do dropshipa i taska, którego zapewne większość z was tutaj już kojarzy. Po wyglądzie domyślacie się, co to jest, tak? I to są kabeleczki, moi drodzy. Czyli robimy sobie standardowo pyk, cyk, myk do czerwonego i taska mamy z głowy. Także teraz, moi drodzy, zrobimy sobie cały obszar plaży, bo generalnie mapa podzielona jest na 3 sektory, ale o tym będzie więcej w jutrzejszym odcineczku, także wyczekujcie, bo naprawdę przygotowałem się do niego mega mocno i myślę, że będzie on naprawdę, naprawdę dla was ciekawy. W takim razie przechodzimy teraz do całego sektora z plażą, moi drodzy. Także zaczniemy sobie od lewej części mapy, idziemy do kafeterii i robimy taski, które teraz tutaj mamy. Także tutaj mamy, widzę, standardowo wyrzucanie śmieci, czyli musimy wyrzucić śmieci z naszego pojemnika. Następnie idziemy sobie w dół. Teraz mamy tutaj odkopanie korzonek, tak? Tutaj drzewny. Trzeba go odkliknąć i mamy taska zrobionego, więc też bardzo prosty task. Następnie tutaj zdjąć taki można powiedzieć klocek Lego z piaskownicy. I teraz tak, tutaj mamy siłkę. No i to już jest task trochę dłuższy, moi drodzy, bo musimy 3 razy napompować naszą siłkę. Klikamy sobie tutaj na sztangę i musimy do tego etapu zielonego przedziału sobie 3 razy kliknąć. Patrzcie, jeżeli nie kliknę teraz, to mi się nie zalicza, ale cały task w sumie się nie psuje, po prostu wystarczy zrobić to 3 razy dobrze, tak jak teraz to zrobiłem i jest git. Kolejny task jest naprawdę również bardzo, bardzo prosty. Wygląda to następująco, że tak jak rzucacie do pieska różnymi właśnie patykami, tak samo robimy taki aport w Among Us, czyli klikamy to na początku, a następnie przesuwamy do przodu i rzucamy to w, można powiedzieć, zachód słońca. Kolejnym taskiem jest tutaj task, gdzie mamy również wenta, ale to również są śmieci, czyli mamy śmieci zarówno w kafeterii, jak i również w splash zone. Następnie idziemy sobie do naszej kuchni, moi drodzy, i tutaj nie ma tasków, ale za to mamy taska tutaj na końcu i jak widzicie, jest taka przeróżna, taka ciekawa wędka. Także odpalimy sobie teraz tą wędkę i co my tutaj musimy zrobić? Musimy złowić rybkę. Czekamy, aż rybka do nas podbije i następnie klikamy na to i po prostu musimy zrobić to samo zadanie 3 razy, bo tutaj widzę, że trzeba upolować 3 takie rybki. Rybka się złowiła, klikamy ponownie, widzicie mój kursor, także widzicie, jak wszystko robię. I trzecie podejście, od prawej strony płynie nasza rybka i robimy do 3 razy sztukę. Dobra, i nasz task jest zaliczony, moi drodzy. Następnie biegniemy do kuchni i tutaj jest również jakiś task. O kurczę, przy grillu, będziemy grillować, widzowie. Także będziemy sobie grillować, musimy na początku wszystkie te obszary pozaznaczać, żeby pokazały się nam rybki, czyli poklikać. Czekamy teraz, widzę, te 10 sekund. Zostało 3, 2, 1, 0. I co teraz? I teraz muszę w drugą stronę, muszę zrobić... Aha, przewrócić rybki na drugą stronę i ugrillować drugą część. Dobra. Czekamy 6 sekund. W ogóle ciekawe, czy będzie zaliczało tego taska, jak spakuję tego, jak wyłączę ekran, czy się liczy czas, bo było 6 sekund. Tak, zaliczyło się, więc możemy odbiec, ale w sumie... Teraz klikamy na każdą rybkę i task jest zaliczony. W sumie nie warto chyba tego wyłączać, bo to jest tylko 10 sekund, także to nie jest jakoś mega dużo, moi drodzy. Dobra, teraz biegniemy sobie do centrum mapy, w której każdy z nas na starcie się respi, moi drodzy. Tak, bo tutaj dookoła tego ogniska generalnie rozpoczyna się cała rozgrywka w Among Us. Czyli mamy tutaj również taska, ognisko, bierzemy sobie jednego z ufoludów i smażymy go na grillu. Taka ciekawostka, jeżeli nie kliknę... Bo już to przetestowałem wcześniej, to zobaczcie, że jeżeli go teraz nie odkliknę, to nasz ufolud się spali. Tak, możemy tego taska po prostu zepsuć, więc generalnie, gdy jest już dopieczony i mamy taki efekt, że po prostu należy go kliknąć, to go po prostu klikamy. Teraz mamy ten czas i mamy takie, widzicie, kilka sekund zapasu nawet do spalenia, także zrobiliśmy to teraz poprawnie. Więc jeszcze póki co z sektora plaży zostały nam tutaj 4 taski w Dedormie, 1 i 2 w storage'u i 1 pod storage'em. Także na początku pobiegniemy sobie tutaj w ten sektor, myślę. I zrobimy sobie tutaj szczelanko do meteorytów, triple click za jednym razem, moi drodzy, które każdy z was z większością już zna, bo po prostu ten task jest na każdej mapie, jest zarówno na Polusie, jest na Skeldzie, jak i jest na Mirze. Tylko nie mamy tego taska na Airshipie, ale tutaj w Defangle go dodali. Lecimy do kolejnego taska, który jest pod storage'em i tutaj mamy co? Odkrywanie muszelek. Musimy odkryć, moi drodzy, muszelki.
wszystkie muszelki, czyli tak jak z klejnotem było na Airshipie, po prostu czyścimy, pucujemy, jak zwał, tak zwał. Dobra, mamy tutaj dwa taski generalnie w storage'u. Jednym z tasków jest odkliknięcie konewki. Szukamy konewki, konewka z reguły jest gdzieś na dole, klikamy ją i to jest cały task. A tutaj dobrze nam znane z Polusa napełnianie wody. I zapewne jest to zadanko dwuczłonowe, czyli drugi etap widzę tutaj, pokazał nam się w kafeterii, także biegniemy sobie do kafeterii zrobić drugą część tego zadanka. Okej, napełniamy wodę. No i chyba to będzie wszystko, tak. I ten task został zrobiony. Tak więc, moi drodzy, pobiegniemy sobie teraz do strefy grzybowej, tak. Moi drodzy, tutaj mamy takie grzybki, po których w depnięciu, no, ekran jest niewidoczny na 5 sekund, ale o tym będzie więcej w jutrzejszym materiale, także wyczekujcie, a ja dzisiaj zajmę się bardziej taskami, żeby wam je zaprezentować. Dobra, moi drodzy, klejnoty. Klejnocik jest nam znany, tylko kolorystyka jest inna. Tego samego taska mamy na Mirze Haku w laboratorium, także myślę, że jest wam dobrze znany. Kolejny task to temperatura. O dziwo możecie zauważyć, że tutaj temperatury są bardzo, ale to bardzo wysokie, moi drodzy, bo są to temperatury plusowe i mega duże względem Polusa, na których temperatura jest ujemna. Idąc dalej, mamy nowego taska. Tutaj wystarczy kliknąć wszystkie trzy grzyby i mamy wszystko, widzowie, zrobione. Dobra, w labie jeszcze coś było i ominąłem tutaj jednego taska. Ojoj, trzeba chyba wrócić, a tego nie było wcześniej, więc to jest chyba zadanie dwuetapowe, że po prostu musimy teraz te grzybki posortować, widzowie, tak. Więc tak będzie to wyglądało. Tamten task, którego zrobiliśmy, teraz musimy tutaj wszystko dobrze wrzucić, te trzy rzeczy, do odpowiednich kubełków, tak jak mamy tutaj na szkle narysowane. I to jest zadanie dwuetapowe. Na to wygląda, moi drodzy. Teraz przejdziemy sobie do greenhouse'a. Tutaj mamy kolejne zadanka. I co tutaj mamy? Tutaj mamy temperaturę, która też jest na czerwono. 134, moi drodzy. 134 stopnie, tak. Okej, ominiemy tutaj tego grzybka, żeby w niego nie wdepnąć. Tutaj musimy kliknąć, wiadomo, wszystkie kwiatuszki, żeby je podlać. Okej, idąc do kolejnego taska, musimy pozbierać z korzonka wszystkie tutaj kwiatki, czyli trzymamy po prostu na każdego kwiatka przez te 2-3 sekundy i nasz task będzie w ten sposób właśnie wykonany. A nasz drugi etap tego zadania znajduje się właśnie w kitchen i tutaj musimy te wszystkie nasze ten pokroić, moi drodzy, na trzy części. Kroimy sobie każde, klikamy raz, dwa, trzy, okej. I teraz na cztery części w sumie, raz, dwa, zależy. Dwie rzeczy na trzy, jedno na cztery i mamy taska zrobionego. Idziemy teraz poniżej greenhouse'a, bo tutaj również znajduje się jakiś jeden task. Oj, wdepłem sobie właśnie w muchomorka. I tutaj mamy, tak jak mamy w O2, układanie sobie suwaczków kolorystycznych. No i mamy to już za sobą. Dobra, idziemy sobie teraz do reaktora, moi drodzy. I w reaktorze mamy również temperaturkę i mamy 148, więc również bardzo, bardzo dużą temperaturę. Okej, także mamy kolejnego taska, czyli ciągnięcie kamienia, moi drodzy. Także za tą szlinę ciągniemy kamień tutaj do naszego brzegu, żeby nam nie spadł. I kolejna kontynuacja tego taska znajduje się tutaj do góry, także idziemy to teraz zrobić i prezentuję to w następujący sposób, że tutaj również musimy go pociągnąć do góry, czyli po prostu naszego kamienia musimy przeciągnąć dwa razy liny. Po to są te liny, moi drodzy, które tutaj widzimy, zapewne jest to taki przekaz, także właśnie tego taska mamy zrobionego. Dobrze, a więc przechodząc do góry, idziemy sobie teraz z drabiną, moi drodzy, i wchodzimy sobie tutaj do lokacji, która nazywa się Upper Engine. Tutaj mamy do zrobienia takie, można powiedzieć, hydrauliczne sprawy. Klikamy sobie we wszystkie trzy połączenia i mamy naszego taska zrobionego. Następnie mamy tutaj paliwko, które jest też zadankiem zbiorowym, zapewne, więc będziemy musieli zrobić drugą część gdzieś z lewej strony, tam gdzie nam strzałka pokazuje. Także, moi drodzy, oba zadanka są zbiorowe, to jest Upper Engine'a, zarówno nalewanie paliwka, jak i sortowanie tych wszystkich śrubek. Paliwko napełniamy w storage'u, moi drodzy. Tu jest drugi etap tego zadanka, także właśnie teraz robię. Okej, i to jest całe zadanko. Po prostu dwa razy musimy napełnić nasze paliwko. Bo na skelcie wyglądało to tak, że robimy paliwko, potem idziemy do Upper Engine'a, przesuwamy wskaźnik, potem do dolnego i potem robimy po raz kolejny paliwko w storage'u. Tutaj wystarczy po prostu dwa razy paliwko zrobić. Pierwsza część jest w Upper Engine, druga w storage'u i tak to wygląda. Natomiast na dropshipie mam również, widzę tutaj taska pokazanego i jest to kontynuacja taska też z Upper Engine'a, generalnie wymiana tutaj rurek. Brudne końcówki oddajemy tutaj do kosza, wyrzucamy je, a teraz potrzebne nam łączenia tutaj wrzucamy w odpowiednie miejsce z góry i w ten sposób nasz task został prawidłowo wykonany. Także kolejnym taskiem jest tutaj, można powiedzieć, taka komunikacja z, kurczę, Skelda, tak? Ogólnie wygląda to jak komunikacja, ale jest to, moi drodzy, task. Tutaj mamy po prostu taska, który na niektórych mapach jest sabotażem. A więc kolejnym taskiem jest tutaj kręcenie, widzę takim pokrętłem na płycie.
i pompujemy energię, żeby żarówka się odświeciła i task jest wykonany, bardzo prosty task. Następnie drabina, o Jezu, i tutaj musimy ustawić prawidłowo antenę, która wisi do góry, jak widzicie widzowie. Nie wiem, czy to widać, trochę task pasek zasłania, czyli to robimy, po prostu uderzamy młotkiem i musimy wyśrodkować. Dwa razy za drugim razem mi się udało, także po prostu uderzamy tyle razy, żeby było ok. Przechodzimy sobie do kolejnych tasków i teraz jesteśmy sobie, moi drodzy, w Mining Pit. I tutaj mamy generalnie, widzę, 2-3 taski, moi drodzy. Dobra, na początku widzę pucowanie klejnota, więc po prostu czyścimy klejnota do stanu czystości, do stanu bardzo ładnego, doskonałego. A następnie tutaj widzę, że kilofem nabijamy. Generalnie, żeby zrobić to jak najszybciej, popatrzcie sami, muszę przytrzymać kilof prawie do maksa i od razu zbiją mi jak najwięcej tych. Taka ciekawostka, jak będziecie ciągle trzymać, to patrzcie, wskaźnik będzie uciekał do góry na dół, więc musicie uderzać w idealnym momencie, jak będzie prawie na zielonym. I mam taska zrobionego, także w ten sposób możecie go robić dużo, dużo szybciej. Okej, i przechodzimy do lockoutu, w którym mamy tutaj obserwatorium nasze i tutaj jest również do zrobienia jeden z tasków i jest to, moi drodzy, karta. Klikamy i mamy nasze taski zrobione. Dla waszego lepszego zapamiętania polecam wam wejść sobie w trening praktyczny na Defangle, odpalić sobie wszystkie te taski tutaj w laptopie, czyli zaznaczacie sobie wszędzie te X-y i macie wszystkie taski, także przejdźcie sobie po trybie jednoosobowym, potestujcie sobie, ja już nie przedłużam, dziękuję wam za oglądanie, do następnych odcineczków, trzymajcie się, cześć!